Królewski w Bangkoku. Zapraszamy do zwiedzenia z nami niesamowitego miejsca w Bangkoku, Wielkiego Pałacu Królewskiego i świątyni szmaragdowego Buddy. Mamy nadzieję, że te miejsca dostarczą Wam niesamowitych wrażeń, zachęcą do odkrywania fascynującego świata i pomogą w podjęciu decyzji o podróżowaniu. Świątynie w Bangkoku i Pałac Królewski to prawdziwe perły architektury. Historyczna siedziba królów Tajlandii robi ogromne wrażenie. Niepowtarzalny nigdzie na świecie styl architektoniczny, bogactwo zdobień, koronkowe wykończenia i bajeczne otoczenie wśród drzewek bonsai, kwitnących krzewów i nieodłącznych kwiatów lotosu robi niesamowite wrażenie. W sercu Tajlandii, w Bangkoku, nad brzegiem rzeki Chao Phraya wznosi się wielka budowla Grand Palace, czyli Wielki Pałac Królewski. Budowla ta zachwyca wszystkich, miejscowych i tłumnie odwiedzających ten kompleks turystów. Miejsce to stanowiło dawniej rezydencję tajlandzkiego króla i siedzibę rządu państwa. Kompleks pałacowy zachwyca orientalną architekturą pałacu i pozostałych budowli, które wchodzą w skład kompleksu pałacowego. Na pierwszym dziedzińcu zewnętrznym znajdowały się wszystkie zabudowania rządowe i państwowe, jak główna administracja oraz pawilony cywilne, wojskowe i skarbce. Na dziedzińcu wewnętrznym natomiast mieściły się sale dworskie, świątynie i rezydencje królewskiej rodziny. Wielki Pałac Królewski w Bangkoku to najsłynniejsza budowla w Tajlandii,
która jest siedzibą królewskiej rodziny i ważnym miejscem ceremonii państwowych. Budowla ta została zbudowana w XVIII wieku przez króla Ramę I i składa się z kilku budynków i ozdobnych ogrodów. Na terenie Wielkiego Pałacu Królewskiego znajdują się liczne obiekty, świątynie, pawilony, sale oraz ogrody i dziedzińce zajmujące teren 218 400 metrów kwadratowych. Budowa rozpoczęła się w 1782 roku za czasów dynastii Hakri z polecenia króla Ramy I. To on dokonał zamachu stanu i przejął władzę po poprzednim władcy Taksinie. Przeniósł też stolicę Tajlandii z Stambuli do Bangkoku. Nadał sobie wówczas przydomek King Buddha Jotta Halaloke, Rama I. Dwór został przeniesiony w nowe miejsce. Do budowy nowej siedziby królewskiej użyto materiałów z obiektów dawnej stolicy Ayutthaya. Budowa trwała do końca XIX wieku, a miejsce to stało się dworską siedzibą królewskiej dynastii Hakri. Rodzina królewska zamieszkiwała pałac przez 150 lat. Do roku 1925. Tu też była główna siedziba rządu i wszystkich państwowych urzędników. Do dnia dzisiejszego w królewskich wnętrzach odbywają się ważne wydarzenia i ceremonie. Jest to dla wielu zwiedzających super atrakcja turystyczna stolicy Tajów. Na Wielki Pałac składają się cztery obszary, które są oddzielone od siebie bramami i murami. Jest to dziedziniec zewnętrzny, dziedziniec wewnętrzny, dziedziniec środkowy oraz świątynia szmaragdowego Buddy. Część z nich nie jest udostępniona dla turystów. Pałac Królewski i świątynia szmaragdowego Buddy to samo serce Tajlandii. To dla buddystów miejsce tak ważne jak nasza polska Częstochowa. Dlatego każdy, kto przybywa do Bangkoku, chce to miejsce zobaczyć. Wewnątrz świątyni nie można robić żadnych zdjęć. Posąg Buddy jest wykonany z jednego kawałka jadeitu.
Słynna figurka szmaragdowego Buddy mieści się wewnątrz świątyni Wat Phra Kaef i ma 66 cm wysokości. Wykonany z zielonego jadeitu Budda siedzi w pozycji medytacyjnej, okryty jest złotymi szatami, które są zmieniane 3 razy w roku, na lato, porę deszczową i porę chłodną. Zmian szat dokonuje sam król Tajlandii. Świątynia szmaragdowego Buddy Wat Phra Kaw to najświętsza w Tajlandii świątynia buddyjska. Jej nazwa oficjalna to Wat Phra Srirattana Satsadaram. Największą atrakcją Wielkiego Pałacu Królewskiego jest znajdująca się w środku świątynia szmaragdowego Buddy Wat Phra Kaef, zwana także świątynią nefrytowego Buddy. Jest to najbardziej strzeżony ze wszystkich obiektów, ponieważ w środku są złożone relikwie słynnego przywódcy religijnego, takie jak kości, zęby i włosy oraz inne cenne artefakty z życia duchownego. Budynek powstał na styl architektury tajskiej, podobnie do świątyń w Sukhothai wzniesionych 800 lat temu. Świątynia szmaragdowego Buddy została wybudowana w 1782 roku. Mieści wiele posągów Buddy ze złota, srebra i kamienia. Nad wszystkim góruje szmaragdowy Budda na złotym cokole z baldachimem o 5 parasolach oraz naturalnej wielkości Budda z lanego złota, który waży 75 kg. Rzeźbiony i zdobiony drogimi kamieniami. Posadzka świątyni pokryta jest w całości płytkami ze srebra, ściany zaś interesującymi malowidłami przedstawiającymi sceny z życia Buddy. We wnętrzu mieści się kaplica Phra Ubosot, w której znajduje się cenny posąg szmaragdowego Buddy. Przywilej dotykania posiada jedynie król, a 3 razy w roku zmieniane są szaty posągu, co stanowi bardzo ważny rytuał. Jest to najważniejszy obiekt tego rodzaju w całym państwie, a wyznawcy tej religii przybywają z całego świata na pielgrzymki do tego miejsca, by oddać cześć świętej figurze. W kolejnym filmie o egzotycznej Tajlandii pokażemy Wam klimaty północy tego niesamowitego kraju. Przedstawimy też,
jedno z plemion górskich. Zobaczycie namiastkę odchodzącej cywilizacji. Dowiecie się, co takiego wyróżnia plemię długich szyi. Jeśli nasze filmy Was inspirują, to subskrybujcie nasz kanał, piszcie komentarze i wybierzcie się we własną, niezapomnianą podróż. Twórcy Mikronka pozdrawiają, a kanał Mikronek zaprasza na ciekawe podróże.